Witam Was serdecznie w ten piękny dzień 27 marca 2022 roku. Moje nazwisko Kisia Skorupa Izabela, jestem też fajterką, ale mam dla Was wiadomość. Na to czekaliście wiele lat. Mamy przed sobą Sandrę i mamy przed sobą Monikę tajemniczą, o której nawet nie wiedziałam, że będzie walczyć i że tutaj w ogóle dzisiaj będzie. Nikt mnie o tym nie powiadomił. Mamy tam na pięku swoje, ale znalazłyśmy się po prostu na wizji. Te osoby będą walczyć ze sobą. Co macie... Może zacznijmy właśnie, od kogo zacznijmy? Kto chce tutaj coś powiedzieć? Może od Moniki? Może proszę od Sandrę. Słucham? Sandra ma proszę i spodnie, niech Sandra mówi. Ja mam chciałaś mówić? Dobrze. O, podgłośniony mikrofon, to okej. No co mam z tobą walczyć? No to zawalczymy, nie? Oczywiście nie, to będzie honorowa walka. A Monika zobaczymy, chciała co coś będzie przekazać? Tak, pani Izabela, po pierwsze chciałabym, będzie to wszystkie mity, które są kierowane w pani kierunku, to nie jest prawdą. Ja mam jedyny profil prawdziwy, XX, tajemnicza podłoga Monika XX i to jest jedyny mój profil, a za wszystkie inne osterstwa kierowane w pani kierunku z innych profili bardzo przepraszam. No właśnie. No wybaczę, no a co mam zrobić? No wybaczę, no Rafalalowi też wybaczałam wiele razy i ciągle było to samo i cały czas się do mnie czepia. A ja tak, naprawdę nie ten człowiek to potrafi dopierdolić dopiero. Cały czas mnie zaczepia i wypisuje i nasyła na mnie. No, podam rękę oczywiście. Znaleźliśmy się tutaj na wspólnej uroczystości, na wspólnej imprezie, więc musimy podać sobie rękę. No i czy Moniko, oddasz Sandrze głos w tej chwili? Oczywiście, że tak. Niech Sandra teraz powie. Co mam powiedzieć? Dlaczego zdecydowałaś się na tą walkę i w ogóle to jest taka ciekawe zjawisko w ogóle. Bo ja lubię ciekawe zjawiska. Aha. No. Jako wyzwanie traktujesz to, tak? Nie, jako wyzwanie, jako zabawę, nie wiem, jako co. Sama nie wiem, jak zwykle. Lubię adrenalinę i tyle. No, ale co to za adrenalina będzie, no przecież... Sandra jest fajterką. Może być inna adrenalina. A, inna adrenalina, aha. Sandra całe życie walczy. Nie, nie walczę. Nie walczysz? Nie, nie walczę całe życie. Całe życie walczą inni za mnie. A, inni z tobą walczą, tak? Czy jak? Nie, za mnie. A, za ciebie? Ze mną nie. Mm-hmm. Dobrze, to niech Monika powie, dlaczego tak strasznie chce walczyć z dziewczyną. Może powiedzmy to tak, ja nie chciałam walczyć, ale no niestety pan Patryk wybrał, no to zobaczymy. Niech to będzie uczciwa walka i dla mnie to jest wyzwanie, tak? Bo to jest pierwszy raz w takim programie i w takich sytuacjach. Tak, tylko pamiętajcie dziewczyny, że to nie jest Fame MMA, jest mnóstwo różnych fejmów MMA i różnych federacji, tylko to jest raczej program telewizyjny, telewizyjny, to jest reality show, to jest program, to jest prawdziwe życie. My chcemy was w jakiś sensie promować i podtrzymywać na duchu, żeby pokazać, że jesteście super osobami i że jesteście warte uwagi i niech fejmy MMA popatrzą sobie i może was zatrudnią do swoich federacji. Ewentualnie ja mogę kogoś zatrudnić. Aha. Kogo? Kogoś, kto się nadaje. A, kogoś, kto się nadaje, no. No Monikę na przykład? Monikę zostawię w spokoju. A dziękuję ci bardzo. Wielkie szacun. Nie ma za co. No to brawa dla dziewczyn, brawa. Chcą walczyć, niech walczą.
Z Sandrą nagrałyśmy bardzo ładny teledysk. Zamknij mordę i nie gadaj, bardzo fajny teledysk. Sandra jest utalentowana również muzycznie. Ty też. Moniki nie słyszałam, ale może również jest utalentowana, może też coś zagra, może coś nagramy wspólnie. Może zatańczy? Po tej walce może, no ja w tej chwili nie zatańczę. Ja w tej chwili nie zatańczę, ale przyjdzie czas, że będę tańczyć. No ja w to nie wątpię. No, bo po prostu no, zdarzyła się taka sytuacja, niestety. Nie przewidziałam tego. Po prostu pojechałam na tor i też wkurzona byłam, bo mi za Sylwestra nie zapłacili. Zrobiłam bardzo dobry koncert. Bardzo dobry, naprawdę, pełnym głosem śpiewając. Nie zapłacili mi za ten koncert i zostałam w Warszawie. I poszłam na lodowisko, chciałam się wyżyć. Dzień wcześniej byłam 6 godzin na lodowisku, na figlowisku i tam nic mi się nie stało, a tutaj facet na mnie wjechał i podwinęła mi się łyżwa po prostu o nosek, o ten ząbki i zahaczyłam i podwinęłam tą nogę pod siebie i upadłam na tą nogę i jeszcze facet na mnie zleciał. Także no niestety mam dość poważne złamanie, ale już jest lepiej, chodzę na zabiegi i myślę, że już niedługo jak mi wyjmą tą śrubę więzę wzrostową, to już będę mogła ją zginać i już będę mogła ćwiczyć. Także myślę, że do lata już będzie dobrze. No tymczasem dziewczyny ćwiczą, dziewczyny będą walczyć. Jak ćwiczycie? W łóżku. A w łóżku? Albo nie w łóżku, można poza. Aha. Kardio. Kardio. A Monika? Wiem, fitness. Słucham? Na fitness. Chodzisz chodzisz, tak? Owszem. Tak? Miałam już 27 profesjonalnych treningów, także no, jestem odpowiednio przygotowana do tego. Może nie aż tak. To znaczy ćwiczysz, po prostu ćwiczysz i chcesz i przykładasz się do tej walki, tak? Tak, przykładam się do tego i jest sumiennie, po prostu zwracam uwagę na to, żeby być odpowiednio przygotowaną. A nie boisz się Sandry? Owszem, to jest dziewczyna z charakterem, no mogę mieć kłopoty. Bieg kłopoty. No co ty? Bik klamoty. No nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Muszę wam powiedzieć, że no bardzo odważne jesteście. I zarazem bardzo spokojne, jak na tej konferencji. Powiedzcie nam coś fajnego, może żebyśmy usłyszeli, jak bardzo jesteście zaangażowane w tą walkę i jakie macie nadzieje i może propozycje, czy ewentualnie no coś tam, jakie macie plany w przyszłości. Można powtórzyć pytanie? Jakie plany na przyszłość? O, to najkrótsze. Ja już wszystkie plany spełniłam swoje. To jest świetna, ale ciężko, bo to nie mogę powiedzieć. A moje oczko, to ty się nie musisz martwić, chłopie. Oj. Aha. A Sandra, jakąś nową piosenkę robisz? Ja mam pełno piosenek, których jeszcze nie ukazałam, ale niedługo. Niedługo będą. Niedługo. Niedługo usłyszymy. No dobra, może jeszcze coś tam kiedyś... mówisz? Może coś, pewnie, że tak. Może coś jeszcze nagramy. No pewnie, że nagramy i to nagram. Nie jedną piosenkę. A Monika nam zatańczy. Dziękuję nie Państwu za udział w tej konferencji. Dziękuję dziewczynom i dziękuję Państwu wszystkim przybyłym tutaj na to spotkanie.